Nie, nie, nie. Po Denisie Zaleńskim nie będę walczył z Labrygą. Ja bym mógł z Labrygą zawalczyć, go połamać MMA. Ja nie chcę z nim walczyć. A wygrany bierze Bambi jako zwycięzca. Tak? Mhm. Ale ślub? Nie, ale kuje Bambi, wygrany Labrygasa. Z Labrygasem, chyba. Dla mnie, jak mam być szczery, za duży, za silny Labryga. Ty robisz ja mam już dobrą formę. A ja nie chcę przechodzić na stałe do... dobrą formę. Nie będzie widać, bo nie ma światła, ale sobie mam dobrą formę, wam powiem. Mam wysiłkę. Ja nie chcę na stałe do ciężkiej przechodzić. To jest... mi jest bez różnicy jaka kategoria wagowa, ale Labryga to jest ten. Labryga z przetrzymanie kroki. No bo na czacie pisali. Labryga jest zawodowcem. Jest też homoseksualny. Jesteś za niski, za ciężką. Dopowiedz to Mike'owi Tysonowi albo Danielowi Cormierowi. To tak nie działa, byczku. Ale przecież jesteś zawodowcem, zarabiasz na tym. No zarabiam na tym, ale nie jestem profighterem, ale może będę za jakiś czas. Jak będziesz kurwa codziennie trenował. No ale trenuję codziennie na razie? Teraz tak. Trenuję codziennie. Zapierdziałam i co, smakowało? Kurwa dobry, ale wiesz jak to wygląda z tym burgerem? Że go wpierdolisz, nie masz coś takiego, kurwa zjadłem jeszcze, nie? Tak, ja zjadłem po pierwszym od razu drugiego. A ja kurwa, no nie chcesz. To jest mój pierwszy posiłek. Ile on z kalorii miał? Z 1000? Nie, myślę, że z 600, 700, był, 700 tak. Pewnie, 800 max. Puszczo taki jebany. Edita tobie? Gdzie, no, kurwa, na TikToku? Czy mówisz, że przejebiesz z Labrygą? No uważam, że jest dużo za wcześnie na Labrygę. Wygrałbyś z Labrygą. Ale tylko nie nokautem, myślę, na punkty byś wygrał z nim.